Witajcie na kanale Kaczma TV. W dzisiejszym odcinku opowiem wam troszkę o Allegro Smart oraz o tym, w jaki sposób skorzystać z darmowej dostawy oraz darmowego zwrotu z serwisu Allegro za zakupy z serwisu Allegro. Już jakiś czas temu Allegro wprowadziło opcję Allegro Smart, czyli abonament na darmowe dostawy. Mamy go dostępnego w dwóch wariantach: 39 zł za 6 miesięcy i 180 dostaw oraz 49 zł za 12 miesięcy i 365 dostaw. Są to dostawy do punktu. Jest to bardzo ważne, nie są to dostawy kurierskie realizowane pod dom, pod drzwi mieszkania, tylko są to dostawy do punktu, czyli do paczkomatu, do paczki w ruchu, czyli do kiosku, punktu odbioru na poczcie, w Żabce, Fresh Market i Orlen. O tym należy pamiętać i w tym kontekście również przeliczać opłacalność takiego zestawu. Ja sobie wybrałem zestaw za 49 zł, dlatego że w ciągu roku mniej więcej Zazwyczaj realizuje około 20-30 przesyłek, to jest takie powiedzmy minimum. To są czasami drobne pierdoły, typu jakiś uchwyt do kamery sportowej i tak dalej. A z drugiej strony większe przedmioty, chociażby nie wiem, drukarka, jakaś kamera, może wymieniam telefon, może dokupuję chociażby nie wiem, ETUI do telefonu, o których ostatnio wspominałem. W każdym razie mniej więcej opłacalność zamówienia takiego pakietu za 49 zł jest dosyć wysoka. Te wszystkie dostawy to są dostawy do punktów. A nie pod drzwi, a nie każdy chce lub ma możliwość skorzystania z odbioru w punkcie chociażby z paczkomatu. Druga kwestia jest taka, że te dostawy same w sobie nie są aż takie drogie, żebyśmy tutaj mówili o jakimś wielkim zbijaniu kokosów, ale z drugiej strony 49 zł, nawet gdyby miało nam się to nie zwrócić. Po 10 przesyłkach, to i tak jest bardzo mała kwota w skali roku, tak? bo rozpatrujemy to w skali roku, a w skali roku to jest około 4 zł miesięcznie. Szczerze podejrzewam, że miesięcznie wydajemy więcej pieniędzy na jakieś inne pierdoły niż akurat darmowe dostawy. No ale wiadomo, zamówienie czegoś takiego powoduje, że również zwiększa nam się e, popyt na pewne produkty, a więc no, jest to standardowy zabieg który ma na celu zwiększenie obrotu, tak, no bo skoro mamy darmowe dostawy, to grzechem byłoby nie kupić kolejnych 50 czy 60 jakichś pierdół do domu, które są nam oczywiście niepotrzebne, no ale przecież jest darmowa dostawa. I myślę, że wiecie, wiecie co mam na myśli. Więc pierwsza kwestia jest to dostawa do punktu, a więc gdzieś tutaj spada ta cena. Druga kwestia jest taka, że już jakiś czas temu Allegro wprowadziło chociażby paczkomaty, impost bezpłatne tudzież w jakiejś atrakcyjnej cenie. No i darmowa dostawa na Allegro też nie jest już żadną nowością, więc generalnie jak przeglądam sobie niektóre aukcje, z których korzystałem, okazuje się, że tak naprawdę sprzedawcy mieli darmową dostawę, a ja teraz mam ją tak jakby podwójnie darmową, bo mogę skorzystać sobie jeszcze z funkcji Allegro Smart, więc w zasadzie nic na tym nie zyskałem, a nawet tracę, tak, bo płacę tak jakby w ramach swojego abonamentu za coś, co i tak było darmowe. Ale to jest też drobiazg, generalnie po zamówieniu tych 10-15 przesyłek i tak mi się to zwróci, dlatego że bardzo często też zamawiam od sprzedawców, którzy no nie mają darmowej dostawy, a wynika to z faktu, że chociażby gdzieś tam no po prostu mają bardzo niskie marże, no i niestety muszą, nie mogą sobie też pozwolić na to, żeby dopłacać jeszcze do, do mojej wysyłki. Ogromnym plusem Allegro Smart jest to, że mamy w ramach tego pakietu Darmowy zwrot. I to jest bardzo ważne, dlatego że bardzo wielu sprzedawców oferowało, i owszem, na przykład bardzo tanią lub darmową wysyłkę do paczkomatów, i nie mówię tu o paczkomatach Allegro czy tam dostawie do żabki itd., natomiast teraz będziemy mogli skorzystać z dostawy do punktu i dodatkowo mieć darmowy zwrot za każdym razem. I to jest akurat bardzo fajne bo to będzie też prawdopodobnie nakręcało sprzedaż produktów, ale też i sprawdzanie produktów. A więc wysyłam, odbieram ten produkt, a następnie go odsyłam, jeżeli mi się nie podoba i nie ponoszę z tego tytułu żadnych kosztów. Więc już chociażby fakt, że mam bardzo dużo punktów odbioru za darmo i fakt, że będę za darmo mógł odesłać sprzedawcy ten produkt, sprawia, że ten pakiet 49 zł, tym bardziej mi się zwróci po jakichś tam 10-15 przesyłkach. Ja to tak sobie mniej więcej policzyłem. Natomiast faktycznie nie ma tutaj dostawy pod dom i to jest pewnego rodzaju minus. Więc czym jest Allegro Smart? Allegro Smart jest pakietem 180 lub 365 bezpłatnych przesyłek, które są realizowane w ramach Twojego konta Allegro do punktu odbioru. I tutaj jest jeszcze jedna bardzo fajna rzecz w ramach Allegro Smart, mamy też coś takiego jak Smart oferty już wam to pokazuję tylko sobie to odnajdę o to jest dokładnie tutaj wyjątkowe oferty dla posiadaczy Allegro Smart i tutaj ostatnim razem sobie zakupiłem zestaw Lego, który faktycznie był chyba tam z 15 zł tańszy niż najtańsza oferta na Allegro, a tym razem widzę, że jest na przykład dostępna karta Sandis, która powiedzmy, że jest tam kilka złotych taniej, z darmową wysyłką oczywiście, niż od najtańszego sprzedawcy na Allegro, tak? A więc zawsze też patrzę na to, od kogo mogę kupić taniej. Przy czym, no, najtańsze, najtańsze sprzedawca, już nie wnikając tam w nazwę i tak dalej, sprzedaje oczywiście kartę microSD, ale na przykład nie ma ona listra ani adaptera SD i wysyłana jest w pudełku zastępczym. Nie podważam tej aukcji absolutnie, natomiast no jest to jakiś tam produkt, który ktoś może już się nie zdecydować ze względu na to, że będzie miał czy wątpliwość, lub nie będzie mu odpowiadał po prostu zestaw, jaki znajduje się z tą kartą. Dobra, tyle o Allegro Smart. Przejdźmy więc do konkretów, w jaki sposób skorzystać z Allegro Smart. Dodajemy sobie oczywiście produkty, które są wyszczególnione na Allegro jako produkty oznaczone smartem. Możemy to zobaczyć na aukcji. Jest wielki napis Smart. Jak sobie wejdziemy na ofertę, to tutaj również widać, że jest Smart, prawda? I to są oferty z darmową dostawą. Tu nas w zasadzie ten opis darmowa dostawa nie interesuje. Interesuje nas to, żeby było Smart. Dodałem produkty do koszyka. Ważne, żeby były oznaczone one jako Smart. W efekcie przechodzę do koszyka, potwierdza mi się pakiet Smart. No i co. Przechodzę do następnego kroku, czyli dostawa i płatność. W tym momencie sobie zatwierdzam paczka 48 i Allegro Paczkomaty InPost. Tak, czyli w ramach Smarta mam do wyboru dwie formy dostawy. Mogę sobie to odebrać w Poczcie Polskiej. Pracówka niestety jest zamykana o 17:00, nie zdążę, więc wezmę sobie paczkomaty, bo są czynne całą dobę. No i co. Pozostałe rzeczy, podaję adres przesyłki, wybieram formę dostawy, wybieram metodę płatności. No, i ewentualnie wykorzystuję monety, które zostały mi już przydzielone za poprzednie zakupy. To jest akurat fajna sprawa, dlatego że jeśli wykorzystam w tej chwili 35 monet, to cena zakupów mi się obniży o 35 zł. Więc zbieranie monet jest naprawdę korzystne, bo czasami można sobie zamówić więcej za mniej, a skoro i tak robimy zakupy na Allegro, to. Yy... Będziemy po prostu te monety zbierali. No i w ostatnim kroku mamy tak naprawdę potwierdzenie, gdzie jest odbiór, gdzie jest dostawa, kwota. No i pozostaje mi już tylko zapłacić za takie zamówienie, i to wszystko. I na tym się to kończy. A więc wiecie już czym jest Allegro Smart, że jest to po prostu korzystny pakiet darmowych dostaw do punktu odbioru. Największym plusem, poza tym, że mamy darmową dostawę, jest też to, że mamy darmowy zwrot i to jest bardzo fajne, zwłaszcza jeżeli kupujecie coś, czego nie jesteście pewni i chcielibyście sprawdzić. Ja rozumiem, że sprzedawcom może się to nie podobać, natomiast no, jakieś tam prawo pozwala nam na to, żeby takie zakupy dokonywać. Natomiast jeśli chcielibyście sobie sprawdzić, jak to wygląda na waszym koncie, to wchodzicie sobie na moje konto Allegro, do zakładki Moje Zakupy i programy zniżkowe Allegro Smart. I tutaj możecie zobaczyć, że macie informację: po pierwsze, do kiedy jest aktywny wasz pakiet Allegro Smart, a po drugie, możecie zobaczyć, ile darmowych przesyłek już wykorzystaliście w ramach tego pakietu. Jeżeli chcielibyście zwrócić produkty w ramach darmowej dostawy, standardowo przechodzicie po prostu do waszej oferty kupionych produktów. A następnie w szczegóły wybranego zamówienia. I korzystacie z opcji zwróć. Ponieważ mamy okres święta wszystkich zmarłych, czy też Dzień Wszystkich Zmarłych. Y InPost w tej chwili nie generuje kuponów, dlatego też pojawia się informacja o tym, że zestaw będzie musiał być zwrócony we własnym zakresie. Natomiast po 2 listopada oczywiście tutaj już się pojawi opcja InPost, także będziecie mogli zwrócić za darmo, dostarczając przesyłkę do paczkomatu InPost. I na tym się kończy cała zabawa. Czy Allegro Smart jest opłacalne? W mojej ocenie jak najbardziej tak. Jeżeli zamawiacie przynajmniej te 10 przesyłek rocznie, to na pewno Wam się to Allegro Smart będzie opłacało. Jeżeli chcecie to naprawdę przeliczyć, czy Wam się to opłaca, musielibyście mieć w pamięci przeglądarki aukcje powiedzmy 30-40 produktów i po prostu sprawdzić, które produkty już były kiedyś dostępne w darmowej dostawie oraz czy za Smart. Cena tych produktów faktycznie uległa zmianie. Jeżeli nie, no to tak naprawdę nic na tym nie zyskacie. Tak jak wspomniałem, trafiłem na kilka, kilka aukcji, gdzie produkty już były z darmową dostawą. W tej chwili są oznaczone jako smart, więc generalnie ja nic na tym nie zyskałem. Polecam wszystkim, namawiam do zakupów. A ten materiał wideo nie jest materiałem sponsorowanym, jest to tylko i wyłącznie moja subiektywna ocena dotycząca tego pakietu. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie.